to jest. Halo, ja się nazywam Henryk Bryczek, jestem światowym youtuberem. Powiem wam, kochani, że wykopałem staw ze względu na to, że tutaj nic nie rosło. Chciałem zobaczyć, czy wyjdzie staw tutaj, czy nie. Na to wychodzi, że wykopali tu staw mi. No ale chciałem zniwelować tę ziemię, bo nie miałem skąd ziemi wziąć, ale ta ziemia jest droga. Nie chciałem wywalić sobie dołek taki oczko wodne na wodę. W gruncie rzeczy wychodzi na to, że nie trafiłem na żyłę wodną. Żyła wodna wybija z boku. Jest woda oczywiście, ale nie może się przedostać, jak widać. Szkli się woda oczywiście, ale nie może się przedostać przez glinę. Trzeba zrobić odwiert albo ukos zrobić tam przy ścianie. Takie ze 2 metry w tamtą stronę zrobić od dna ukos. Jak tutaj jest. I wtedy będzie dobrze. I trzeba linowo wziąć koparę, żeby mi w tym miejscu pogłębił. Bo uskok idzie pół metra żyła wodna z boku. I ta woda nie może się przedostać. Bulgocze, bulgocze, a nachodzi powolutku jak żółw. Ale naszło troszeczkę wody. A co to tej wody? Tej wody to powinno być pełno. O. Stamtąd wychodzi woda. O, spod tego całego brzegu. Tam jest glina. I tam. I stąd wychodzi woda. O. Z tego miejsca. Tu już tyle naszło. Tu już tutaj. Tutaj się. Powolutku strasznie nachodzi ta woda. Nie mogę się wysłowić, bo jąka się po prostu z tego wszystkiego z nerwów. No ale zobaczcie. O. Tu się obsypuje. Tam opada, tu nie ma skosu i się będzie obsypywał. Muszą tu skos zrobić, a skosu nie zrobili. Bo to duża skarpa i nie sięgną dobrze łyżko. A co to za łyżka? Łyżka to tylko brało od środka i za siebie, od środka i za siebie. A do tyłu nic. Tu nie wywalili nic, bo ukosu nie zrobili. Tam nie wywalili za mało tej ziemi, sporo było, bardzo dużo. Tam rozplantował mi, przyjechał na 1,5 godziny, jeszcze tam to zostało. Żeby podkopać, to musi tam to ziemię rozplantować i może wtedy wybrać te ukosy. Inaczej nie można było tego zrobić. Tu ukos też powinien być, w tamtą stronę. I tam ukosy powinny być. Z samego dna ukos powinien być w bok. Tak jak na chałupie. Albo na stodole ukos. A tutaj ukosów nie ma. Tu jest ukos zrobiony. Tym brzegiem jest. I tam z boku. A tu na tych brzegach nie ma. I na tych brzegach powinny być ukosy. Żeby ta ziemia się nie obsuwała, bo musi być spad. I tak to wygląda. Tam zaczęło się obsuwać. O, obsunęło się. Tu? Tu w miarę jest dobrze. Ale musi być ukosy. Nic z tego nie będzie. Ukosy muszą być. I tu tak samo. Musi być tu ukos. Od samego dna. I jeszcze podebrane ze 3 metry. Tu musi być taka na linię. Jakby chlasnął, jakby ciasnął, to by się dostał do żyły. Żyła jest niżej jeszcze. Jak tam na górze mam studnię, to jest do studni 6 betony. A beton ma 80 cm, to jest 6. A ile do wody? Jeszcze trzeba sierpnąć za 3 metry i wtedy woda pójdzie. Tu, w tym miejscu. Linowo trzeba szarpnąć. O, jak bulgocze woda. Nie może wyjść. Nie może wyjść. Ta glina ją trzyma. Taka glina, wam pokażę, jaka to glina. Taka siwa, co tam widać, glina, to jest właśnie na spodzie, że nie chce przepuścić wody. Ta siwa. Ta właśnie to jest w spodzie tam. Taka. I właśnie tam trzeba dziabnąć, żeby to poszło. A nie może wyjść. Przebija się po polutku przez tę glinę ta woda i nie może wyjść. Będę miał czas, to przyjedzie do mnie, zamówię go i tu dziabnie 2 razy, 3 w głąb i pójdzie woda. Bo to tak musi być.
Powolutku najdzie, ile? 4 dni naszła. No tyle. Ile tu trzeba jeszcze? Ona i w głąb nie pójdzie, bo glina nie przepuściła. W bok też nie pójdzie, bo jest glinnik, piach. Będzie trzymała ładnie czysta woda, ale trochę szkli się trochę w dole. Jeszcze trzeba. Trzeba czasu. To jest za świeżo, wszystko jest porobione, świeżyzna. Wszystko na świeżo jeszcze jest. Tu dobrze uskoki nie zrobione i tak samo się obsuwa. Podmoknięte o wszystko jest cały brzeg. Tu co podmoknięte, to woda wychodzi z tego. Tak to wygląda ta dziura ozonowa. To oczko moje. Tylko kto do tego oczka wlezie, aby tu na główkę skoczyć, to już stąd nie wylazł. Taka dziura jest. Nie mogli się dokopać do wody. Trochę naszło z tego brzega. Ale jeszcze. Trzeba kopnąć ze 3 metry, żeby woda poszła. Tutaj w tym miejscu jest żyła. Idzie o tu. O taką. Jakby nie robił ukosy, to wtedy dziabnie i pójdzie. I staw miał być 10 metrów szeroki, jak tu jest, a tam już się zwęża. No to jak? Nie wywiąże się facet z umowy. Jak 10, 10 i 20, to rozumie. A tam już, o, tu 10, a tam już 2 metry wchodzi do środka. Będzie staw, niech się będzie. Jedna wypłata poszła. Tak, o, jak z bata strzelił. No ale dobrze, niech i tak będzie. Kąpać się tu niech nie będzie, bo nie ma mowy. Chyba jak tu wpadnie, to już nie wylizie. Będzie i będzie. Witaj Jezu, a nasz Panie, daj wieczne odpoczywanie. Jak się wpierdoli, to już nie wylizie. Tu woda wszędzie stoi, widzicie, glina nie przepuszcza. Tam kały wody są. O. Tu też woda, widzicie? Gdzie przepuszcza wodę? Nie przepuszcza. To jest taka glina, że tej wody nie przepuści. No zobaczcie, wszędzie woda stoi i nie może przejść. Chyba że wyparuje. Widzicie, wszędzie woda. I nie ma jak przejść przez tę glinę. Chyba że bo tu zrobi przekopie i poleci ona w dół. Siur, przez skarpę. Nora. Nora. Głębinówkę tu pierdolne i woda wyszła jak z bata strzelu. Najdzie czyściutkiej wody. A na razie niech se tak będzie. Jeść nie woła. Jeszcze to, żeby zrobił. O tutaj dotąd, o tak tu. W tym miejscu tu łapnie, ściągnie to półtora metra dalej, o tutaj będzie brzeg i będzie git. A tu widzicie, co się robi? O, tu stąd woda wychodzi. O, stąd widać jak spływa i tu się obsuwa. I musi być ukos tu zrobiony taki. Bez ukosa nie będzie nic. A to wymaga czasu i nerwów. Czasu i nerwów. Dobrze, tyle zrobił. Męczyli się 2 dni przy tym. No. Ja sobie to powolutku zrobię. Niech tylko to wszystko podeschnie. Moment to wybiorę. Także pozdrawiam wszystkie rodziny z mojego oczka. Oczko po bombie! Światowy youtuber w akcji. Zdrowia wszystkim życzę. Chciałem pozdrowić Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., pole nad rybie, pole Bogdankę Stefanów i dla wszystkich górników, dla wszystkich rodzin. Wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia i słodyczy jako światowy youtuber wam życzę. Zdrowia!
A jeszcze zobaczcie sobie. To jest oczko wodne, jakby ktoś nie wiedział. Jakie będzie, to będzie.